Czy para minus 1, 7 jest rozwiązaniem układu równań x plus 2y równe 13 i 3x minus y równe minus 11? No, czyli musimy sprawdzić. No, konwencja jest taka, że tutaj ta para, w tej parze pierwsza liczba to jest x, a druga liczba to jest y. Para xy, czyli te dwie liczby, są rozwiązaniem układu równań, jeżeli spełniają oba równania. A więc może zacznijmy, czy ta para spełnia pierwsze równanie, czyli tak. Miejsce xy wstawiamy minus 1 plus 2 razy 7, to jest minus 1 plus 14 równa się 13. Zatem pierwsze równanie jest spełnione. Przejdźmy do drugiego równania. No to nie wystarcza. Teraz musimy sprawdzić, czy drugie równanie jest spełnione, czyli 3 razy minus 1 minus 7, czyli to jest minus 3 minus 7 i to jest minus 10, prawda? A powinno być minus 11. Czyli innymi słowy, drugie równanie nie jest spełnione. Czyli to nie jest spełnione. Zatem ta para liczb nie jest rozwiązaniem układu równań. Czyli odpowiedź brzmi nie. Ta para liczb, aby była ona rozwiązaniem układu równań, musi spełniać oba równania. Ponieważ spełnia tylko jedno, to nie jest rozwiązaniem tego układu równań.